pojechać chyba godzinę do stajni. Ale tak to lubię śnieg. Dlaczego to musi być takie trudne i skomplikowane? Czy bardzo lubiliśmy tylko wtedy, kiedy jest śnieg? Nienawidzę śniegu w momencie, kiedy muszę jechać samochodem. Także fantastycznie. Ogólnie te drogi dojazdowe gdzieś to jest koszmar, nie? Bo masakra. W ogóle jeszcze dwa samochody prawie na mnie wjechały, bo te drogi są tak odśnieżone, że wcale. Jest, wiecie, taka jedna odśnieżona droga, w sensie odśnieżona, wyjeżdżona bym powiedziała bardziej. I normalnie ludzie nie patrzą, cisną gaz do dechy. No to jak już ciśnie gaz do dechy, to nie zjedzie, bo przecież by go obróciło, nie? Normalnie masakra. Ja musiałam jeździć po tych hałdach, żeby we mnie nie wjechał ktoś. Normalnie kocham śnieg, ale... Ale to jest masakra, jechać autem. Co pan tu robi? Dzień dobry. Dostał to. Ja się nie go szturzysz, ale... Gościu. O, bardzo dobrze. Odchodzi. Już mi wszystko zamarzło. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Dobra, założę sobie GoPro może. Nie wiem, czy ono w ogóle przetrwa. Bo ona jakieś zimno się szybko wyładowuje. Także zobaczymy. Grzecznym zielonym koniem. Możemy iść w świat, ale ja się nie nadaję, widzę tu taką pogodę. Już mi zamarzło wszystko. Jestem tu, nie wiem, może od 15 minut. Nie czuję rąk nawet. Obyś była grzeczna, bo w takim stanie to... Może się biednuśka podniosła świetnie. Wiecie, coś najśmieszniejsze jest minus 1. Co będzie, jak faktycznie będzie tak zimno? Chodź. Być ciepło. W sumie stopy jeszcze żyją, ale ręce koniec. Chodź, bo ja zamarznę w takim tempie. Ale ładnie jest, chociaż tyle. Ludzie. Ach. Ja nie wiem, co to jest. Tylko nie jest tego, bo... Chodź, bo mi ręce zamarzają, no. Nie, nie żyj tego, Jezus. Chodź rzesz. Ale ładna sceneria. Dobra, mam patent. Ręce w kieszeni. I ląża. Gorzej jak się spłoszy. To na bank, noga złamana. Jak jest tak ślisko, jeszcze jak ja ją tak trzymam, jak nie trzymam w sumie. Wiecie co, chyba jednak nie lubię zimy. Chyba mi się zmieniło. Powiem, jak ty się zapatrujesz na bieganie, co? Chyba mi trochę zimno. Mój, prawie gleba. Będziesz się trzymać sama? No ale to halo. Już powinnaś na pamięć parkować. No i co? Wio, hoj, przygodo. Chce mi się cię czyścić, nie chce mi się, idziemy. Jak wrócimy, to może dojdę, nie odpadną mi ręce. Nie rób tu żadnych dziwnych rzeczy. Teraz jest zły pomysł na Tokyo Drift, wiesz? Ja to wiem. Ty niekoniecznie. W ogóle bardzo mnie kusi, żeby iść w prawo. Dużo psów, chociaż teraz w zimę nie ma tych psów, tak? I tam nadal jest bardzo fajny las. Ale droga jest nieodśnieżona, jak jest lód, to byśmy umarły obie. Także ciężko. Ty się przyklejaj, ten śnieg do kopyt. Że nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak ważny jest dobry kowal. Bo nic się nie zmienia, chodźmy dalej. Bo moja kowal, która zawsze do nas przyjeżdżała i ona jest ogólnie z daleka.
urodziła dziecko, tak więc wiadomo, że przez kilka miesięcy no, trzeba było znaleźć zastępstwo. Znaleźliśmy sobie zastępstwo. I z czego jakby pani też bardzo fajnie robiła te kopytka. Ona tak dziwnie jakby przód kopyta zostawiała. I wiecie, jak rozmawiałam z moją kowal teraz, bo była u nas ostatnio, to jeżeli koń nie chodzi pod siodłem, no to wiecie, spoko, no bo tam jakoś dużo się nie dzieje, ale jak mamy konia, który ma chodzić pod siodłem i ma też jakby wady, no niestety postawy, Arizona sobie bilarduje, no i trzeba to korygować niestety, bo nie korygując tego, a choć pójdziemy sobie, to takie fajne zasypane, to teraz nawet nie wiem, gdzie jest droga. Chodź, będziesz pługiem śnieżnym. Nie chcesz? Ale ja chcę, chodź. No chodź. Na pastwisku to samo. Ale fajnie. Weźmiemy telefon, może z telefonu nagram trochę. No, ale tak to kontynuując. Ale super. Patrzcie co. No jak ładnie. Jak ładnie. No i właśnie, że trzeba te kąty sporowe, wszystko jakby na wszystko patrzeć, bo ona sobie bilarduje, no i poza tym, jeżeli koń ma chodzić pod siodłem, no to trzeba, musi być wszystko, wiecie, dobrze zrobione. No i okazało się, że miałam rację, że mi się coś tam nie podobało, że no niekoniecznie było okej, nie? Że jakby na teraz, na ten fakt nie jest tego, że ona nie chodzi, to się nic nie dzieje. No ale jakby miała chodzić, to już słabo, bo były inaczej robione. Dwa różnie wyglądały. Nie wiem, na mnie tu jakaś taka... Jakaś taka... Nie wiem, czy idziemy po ścieżce w ogóle. No nie, już mam śniegu pełno w butach, to był zły pomysł chyba. Zostaw to! Ej, przebiegniemy się? Nauczyłam się tego biegania i co? I gówno. A gdyby tak... Nie urwie się? O, urwał się. Patrz, widzisz to? Chodź. Chodź. No nie, urwał mi się. Nie! Kus! Chodź! I prrt! Dobra. Ale patyk tego nie przetrwał. Ale czad. Nie, zostaw, nie jest badyla. Trzeba iść znaleźć jakieś pole proste. Nie, może jakiegoś kusika na ląże. No. A ty zażarz krzaka, fajnie. Normalnie nagrywanie w ciężkich warunkach. Ej, gdzie ty idziesz? O, dupa mi odmarzła, siadłam na śniegu. Pięknie wyglądasz. Tam jak ładnie. I co, zjadłaś tą grą i co, dumna jesteś z siebie? Dobra. W ogóle powiem wam, że zmęczyłam, ale pomijając to, ostatnio robiłam badania krwi młodej, sprawdzić tą wątrobę, o której tam mówiłam. I aktualnie wyniki dalej są niezbyt ciekawe, bo dalej ta wątroba jest zawyżona lekko. Ja jeszcze przez pół tygodnia nie mogłam się zadzwonić do żadnego weterynarza, żeby to skonsultować. I okazało się, że prawdopodobnie to przez to, że młoda rośnie i że taka zmiana nie jest w sumie niczym strasznym na szczęście. Ho, 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 ho. To nie aż tak. Chciałam wam tak ładnie z telefonu nagrywać, ale nie ma szans. Bo mi odmazają ręce. Puść to. No nie, jeszcze się przykleiło do tego. Możesz być naprawdę łuka trupie. Pamiętajcie, że jak nie znacie terenu, to zawsze trzeba go najpierw przejść, sprawdzić wszystko.
bo mogą być jakieś niespodzianki doły i potem może dojść do tragedii. Także, no nie jedz. O, zagłodzony zwierzaku. Hallo! Kusem. Tak jest. A, super koń. Ale fajnie tak w tym śniegu. No i teraz jest super, bo się ślizga nawet tutaj. Picobello. Nie, gdzie tam do stajni się patrzysz. O, i teraz jest suplementy. Dostaję jalapone na stawy. No gdzie tam ciągniesz do tej stajni? I przestały jej stawy szczelać. Znaczy, że jak szczelają, ale tak minimalnie. Jeszcze, jeszcze, krz, kusem. No, no, krz. Nie właśnie tu do środka, cwaniaku. No i włazisz. Co chcesz tym osiągnąć? Odejdź. Bardzo dobrze. No ale patrzcie, co to się stanęło z młodą. Wcześniej taki szatan nie szło w ogóle. Gdzie ja bym pomyślała, żeby na otwartej przestrzeni ją polążować sobie. Zaraz by jej i mnie tu nie było. Byłaby szybka śmierć. A teraz jakiś zesny misiu patrzy się, włazi do środka. Co prawda ma jakieś tam swoje pomysły na to. Ale jest bardzo grzeczna. Także. Dobra. A co druga strona? W ogóle nie wiem, czy to wy widzicie. Ona jest tak gruba. Nie wiem, to jest niesamowite, w sensie gruba. Ja nie wiem, ostatnio się pytałam weterynarza, jak pobiera krew. Czy jest wzdęta? Nie jest wzdęta. Ogólnie jakbym była gruba, to niby powinna być taka cała jakby spuchnięta. Ona ma tylko taki brzuch ciążowy. Nie wiem, co jest ze mnie tak. Właśnie myślałam, że przez tą wątrobę, przez te próby, ale to się okazuje, że niby git. Ja ogólnie młoda ma konsultowaną dietę dla siebie. Tak jest. Dzwoniłam do dietetyka, w sumie tu mama dzwoniła. Ja wysyłałam dane Arizony. I zobaczymy. Śnieżny konik. Śnieżny. Ja też sobie nie ułatwiasz zadania, jak tak podbiegasz do mnie. Wiadomo jesteś tego, czy tak niekoniecznie? Chyba nie bardzo. No dobra. A ty ładnie kroczysz. Jesteś takim ładnym, kroczącym gnojem. Ty. Sama sobie utrudniasz, ja cię tu nie chcę w środku. O Jezus, ale bym pojechała. Nie. Nie. Wszystko fajnie, ale nie. Dobra, chciałam właśnie mieć pomysł, że spróbuję zagalopować, ale teraz mnie lekko pociągnęła i ja już ujechałam na butach, także nie, jednak nie będziemy ryzykować. Jak ona się odpali, to ja nie mam żadnych szans, ja będę za nią lecieć jak po prostu jak Pershing, szybko, ale niekoniecznie bym chciała. Plan sankowy był sobie, ale się zbył w momencie, kiedy drugie pasisko, które miałam nadzieję, że będzie wolne, więc wie się, zamknięty teren. Okazało się, że tam się przeniosły dwa konie, czyli dwa pasiska, które aktualnie są, no są zajęte. No a u nas nie ma po prostu miejsca na to. Mimo, że bym chciała, to jest dupa blada. Całe szczęście, że pies nie podbiegł. Już mieliśmy jedną sytuację nieciekawą z psem. Będziecie mieli odnośnie góry. W ogóle wiecie co? Śmieszne, takie dźwięki działają, serio.
Ja pamiętam, że ja właśnie kiedyś jakby przez to, że ja zaczęłam tak krzykrzać, to był moment, kiedy dostałam konia, który nie skakał i nie chciał skakać, wiecie, robił po prostu stopy przed przeszkodami takie, że każdy wypadał. I właśnie ja ze stresu tego, żeby ten koń przeskoczył, zaczęłam właśnie usem. Zaczęłam właśnie tak krzykrzać sobie i powiem wam, że to jest głupie. Ale to serio działało. Naprawdę ten koń, jak ja krzykrzałam, to skakał wszystko. I ogólnie byłam wtedy na obozie. I jak wiecie, cały obóz to podłapał. Halo! To potem każdy krzykrzał i normalnie koń zaczął skakać, nie? Normalnie byłam takim mistrzem joda. Krzykrzająco nawracającym. Historia oparta na faktach. Czy ty się zmęczyłaś? Chyba się nawet nie spociłaś. To, że YouTube przestał jakby udostępniać te filmy, jakby pokazywać po prostu ludziom. Albo pokazuje tak nielicznej grupie ludzi, że nawet wiecie, no nie jest to w stanie jakby iść dalej. A myślałam, że jak będę dodawać codziennie, to one te filmy jednak pójdą dalej. A w żaden sposób nie poszły dalej, wręcz przeciwnie, poszło to w drugą stronę. Ale myślałam, że gdzieś tam będzie docierać do takich pojedynczych osób i tak troszeczkę pójdzie to do przodu. A wręcz powiedziałabym, że się cofnęło, więc daily jednak zostały zawieszone, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu, wiecie, ja naprawdę siedziałam nad tym, myślałam sobie nagrywać, robiłam jakby nawet scenariusze tego i stwierdziłam, że jeżeli to nie jest oglądane, to mam to gdzieś, będę sobie nagrywać po prostu moje pobyty w stajni, chyba, że coś nie wypali, no to będą jakieś pogadankowe, jeżeli nie dojadę do stajni i w ten sposób my 2 dni w tygodniu na razie. Wtorek i piątek o 15:30 będą filmiki, może będą częściej, jak będę miała, wiecie, jakiś zmotywowany dzień, ale raczej w zimę będzie ciężko, no bo jest ciężko, jest zimno, ja zamarzam, nie ma gdzie, nie ma jak i jest ciężko.